Cześć i czołem, moi drodzy. Witajcie w kolejnym filmie na kanale Zielony w Ogrodzie. Dzisiaj film taki troszkę ogólnikowy. Jak wygląda ogródek, powiedzmy, że prawie już w połowie września. Mamy piękny, słoneczny poranek. Trawa pięknie pokryta rosą. No i cóż, co na takim ogródku działkowym robić we wrześniu? Można albo się chce. No to każdy już według swojego widzimisię. Ja wam opowiem, jakie mam plany na dzisiaj. Na dzisiaj to będzie wskoszenie trawnika po lewej stronie ścieżki. Po prawej stronie ścieżki, tutaj nad tą już troszkę starą gruszą. Zgrabienie troszkę liści, żeby się ich nie wiadomo jak nie zbierało. Podetniemy sobie lawendę. Tutaj, jak widzicie, trawa kilkucentymetrowa, ale tak naprawdę nie koszona zaledwie tydzień. Tydzień teraz był ostatni suchy, ale poprzednie dwa tygodnie padało i przez dwa tygodnie trawa była niekoszona. No jak ja ją skosiłem, to ona generalnie leżała, więc ciężko ją było kosić. Mam nadzieję, że teraz się uda. Tutaj, jak widzicie, mata spod basenu, który się suszy, żeby go schować na zimę. Grządki, myślę, że to temat na oddzielny materiał. Tutaj truskawki, tam z tyłu będę musiał jeszcze przesiać sobie troszkę i przyciąć. Grządka po bobie, grządka po koprze, cebuli i rzodkiewce, po fasolce szparagowej i po ogórkach. No i to, co nas będzie czekało, to myślę, że końcem września, początkiem października podsypiemy wszystko obornikiem. Oczywiście najpierw wyplewię, ale podsypię sobie wszystko obornikiem, pościągam sobie agrotkaninę, podsypię obornikiem, następnie przekopię na tak zwaną ostrą skibę, czyli tylko przekładając ziemię, nie równając jej. No i myślę, że gdzieś końcem października, nie wiem czy wapnem, ale jeżeli nie wapnem, no to zapewne kredą posypiemy sobie tutaj całość. Ostatnio przycinałem maliny, ponieważ są to maliny dwuroczne, więc bardzo fajnie się je przycina, ponieważ pędy, które w przyszłym roku będą owocować, nie mają pozostałości po owocach, po kwiatostanach, a te, które w tym roku, tak jak tutaj widać, owocowały, przycinamy. Zdecydowana większość tych, które w tym roku owocowały, zazwyczaj już jest uschnięta, więc nawet niewprawione oko czy niewprawione działkowicz da sobie z tym radę. Tak jak widzicie, tutaj są pozostałości, chrust po malinach, które wycinałem. Jest on kompletnie suchy. Tutaj jeszcze jakaś akcja dzisiaj mnie czeka. To są malinki późne.
No i cóż, troszkę pielenia, troszkę zbierania gruszek, które pospadały z drzewa. Oczko sobie daje radę. Woda kapie, jak słyszycie. Ryby są. O, pójdziemy po pokarm. Nakarmimy ryby. Popatrzcie, jakie cudo natury. Nie wiem, czy... Cudowne pańczyny. Muszę wam powiedzieć, że po tych 2 tygodniach deszczu i teraz to 1,5 tygodnia słońca, no troszkę, że tak powiem, zaroiło się na działce od komarów. Widzicie? Ale to nic. One tak naprawdę zaczynają żyć popołudniami. Ostatnio troszkę czereśnie podciąłem. A i tą gałąź po prawej stronie wyszło, też będę jeszcze podcinał. Ponieważ są to zbyt wiotkie gałęzie, żeby się na nie wspinać, jest dosyć niebezpiecznie. A chcę, żeby ona się bardziej pużyła na boki i żeby było przede wszystkim wygodniej dostawać się do owoców. No i też cała para tego drzewka niech idzie w owoce, a nie we wzrost. Dobrze, na początek jakby są, rzucimy sobie taki preparat, stosuję. Są to tak zwane żywe bakterie. Raz w tygodniu jedna taka gruba tabletka do oczka wystarczy. Muszę wam powiedzieć, ostatnio zmieniłem za namową właściciela sklepu zoologicznego karmę dla rybek. Stosowałem taką do tej pory. Ona była taka cienka, różowa, taki różowy granulat. Teraz jest taki pelet grubszy. To jest tak zwana pływająca. No też wychodzi cenowo niebo ziemię, bo ta za 360 gram około 30 zł płaciłem. Za taką samą puszkę ze zbiorczego takiego worka przesypaną zapłaciłem 10 zł. Rybki sobie jedzą. Za chwilę podłączymy jeszcze akumulator, żeby naszym rybkom troszkę natlenić jeszcze dodatkowo tą wodę. Więc tak jak na jednym z poprzednich filmików dotyczącym oczka wodnego, co prawda solary ładują, taki zwykły, ale ja jeszcze w domu ładuję takie akumulatory żelowe. No i tak, panowie i panie, za chwilkę pompka wystartuje.
Już się zaczęło. Woda sobie leci. Zobaczcie mój system przelewowy. To jest ile wody wyparowało w 1,5 tygodnia z oczka wodnego. Po deszczach było potąd, ponieważ jak przekroczy ten stan, no to już się przelewa. Ok. Do następnego filmu. Ja sobie wyciągnę teraz kosiarkę, napełnię ją. Może coś tam krótkiego skręcę z tej mojej kosiary. Trzymajcie się. Hej.